Witamy na konferencji prasowej po meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dziś Korona Kielce zmierzyła się z Widzewem Łódź. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Jest ze mną trener gości, pan Daniel Myśliwiec. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Na konferencji przed meczem dostałem proste pytanie, czy będę zadowolony z remisu. Stanowczo i bardzo szybko odpowiedziałem, że nie. I patrząc na przebieg meczu, myślę, że byłaby to bardzo nierealna ocena, gdybym powiedział, że nie mogę być zadowolony z wyniku. Bo z wyniku, patrząc na przebieg spotkania, muszę być zadowolony. Bo zdecydowanie Korona stworzyła więcej sytuacji, my stworzyliśmy zdecydowanie mniej sytuacji. I co też potwierdza inne moje spostrzeżenie, o którym się podzieliłem w konferencji przedmeczowej, że Korona zdecydowanie nie zasługuje na miejsce w tabeli, w którym jest, bo jest bardzo powtarzalna, wie czego chce. I teraz kwestia, czy będzie w tym konsekwentna i będzie punktować lepiej niż dotychczas. I ja ubolewam nad tym, że na tym etapie, na którym jestem, czyli w zasadzie po 3 dniach raptem treningowych, trafiłem na tak bezkompromisową drużynę, co skutkowało tym, że reakcja po stracie, którą jeszcze raz podkreślę, mają kapitalną i taki typowy kontrpressing dał im dużo pewności siebie, szczególnie w początkowych fragmentach, a ja przez to, jakie treningi zaaplikowałem swoim piłkarzom, które były ukierunkowane głównie na działania ofensywne, bo chcielibyśmy spod tego pressingu wejść, zbyt mało dałem pewności swoim piłkarzach co do tego, jak powinniśmy stosować pressing. I o ile z Krakowem dało nam to bardzo dobry efekt i punkty, tak tutaj z Koroną no, traciliśmy pewność siebie, ale najważniejszym takim wnioskiem i spostrzeżeniem dla mnie z perspektywy mojego zespołu jest to, że bez względu na wymagania tego meczu moi piłkarze do samego końca i przez cały mecz na tyle, na ile mogli, pracowali, żeby odwrócić losy spotkania i za to im bardzo dziękuję, bo wysiłku włożyli przy tak dobrze dysponowanej Koronie sporo. Czy są jakieś pytania do trenera? Dziękuję, trenerze. Proszę, mikrofon, tak. Dzień dobry, Mikołaj Janusik, Radio Widzew. Ja chciałem zapytać o sytuację z młodzieżowcami, bo dzisiaj nieco ponad 70 minut Dawida Tkacza. Czy nie obawia się pan o, no bo mamy kolejne minuty do nadrobienia, jak pan się zapatruje na tą sytuację, jakby patrząc na dalszą część sezonu? Czy nie obawia się pan o właśnie pozycję młodzieżowca w drużynie? Sezon jest jeszcze długi, a ja muszę być w tych warunkach, w których jestem, możliwie jak najbardziej uczciwy wobec drużyny, wobec piłkarzy i widzę, jak niektórzy pracują i muszę też dać szansę tym, którzy mogli być bardziej potrzebni w dzisiejszym meczu, a to głównie determinowało moje decyzje, bo najważniejsze, pomimo wymogów, limit, jakie muszą rozegrać młodzieżowcy, ja chciałbym, żeby wszyscy mieli poczucie, że to jest dobry moment dla nich, tak żeby oni mogli pomóc zespołowi, a nie tylko zbierać minuty. Dlatego o to się nie martwię, bo taka moja rola i to jest moją rolą, żeby o takie rzeczy dbać, ale najważniejsza będzie dyspozycja drużyny i to, do czego musimy dążyć w sporcie, czyli zwycięstwa. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie ma, dziękujemy. Za chwilę druga część konferencji. Dziękuję. Już. Gościem drugiej części konferencji jest trener Kamil Kuzera. Trenerze, poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Może zacznę od tego, że plan na mecz, realizacja planu, sposób. To wszystko dzisiaj było. Absolutnie to wszystko się sprawdzało. Zdobyliśmy bramkę, powinniśmy zdobyć od pierwszej do 30, myślę, że dwie jeszcze i zamknąć ten mecz. Niestety swoimi takim chyba brakiem odpowiedzialności spowodowaliśmy to, że podaliśmy przeciwnikowi rękę i to nie wynikało z tego, że straciliśmy kontrolę nad meczem, tylko po prostu z naszej takiej nonszalancji i braku odpowiedzialności. I to było jedyne 15 minut, w którym straciliśmy kontrolę nad meczem na własne życzenie i finalnie straciliśmy
dzisiaj 2 punkty. To tyle, jeśli chodzi o mecz. Ostatnia rzecz. Dzisiaj to, co sytuacja, w jakiej jesteśmy, jeśli chodzi o punkty. Dzisiaj od pierwszej minuty tego meczu sam byłem zdziwiony, że aż tak dużo ludzi w nas wierzy, wspiera nas i aż tak dużo ludzi widzi dobro tego zespołu, bo ja też go widzę bardzo dużo i dzisiaj po prostu jestem zły na to, że straciliśmy 2 punkty, ale wiem, że budujemy coś, już zbudowaliśmy coś wielkiego, co zostanie w tym klubie na pewno na lata. Dziękuję bardzo kibicom, dziękuję zespołowi. Musimy być po prostu mocniejsi w następnym meczu. Dziękuję. Dzięki, trenerze. Czy są jakieś pytania? Jeśli mogę, dzień dobry, panie trenerze. Właściwie nigdy nie pytałem pana o to, a widział pan powtórkę tej sytuacji, po której sędzia podyktował rzut karny? No niestety jeszcze nie. Nie miałem okazji tego zobaczyć. No to jeżeli nie, no to nie mam pytania, bo szczerze powiedziawszy, dla mnie to była kontrowersyjna decyzja, ale skoro pan nie widział, no to dziękuję. Proszę bardzo. To ja jeszcze chciałem o jedną kwestię spytać, bo trudno jest jakby znaleźć powód, co takiego się dzieje, bo znowu zagraliście dobry mecz. Pierwsza połowa naprawdę fajnie. No, przypomniała nam się korona z wiosny. Tam chyba trzeba było rzeczywiście to zamknąć. Ale w drugiej połowie im dalej w las, tym bardziej wyglądaliście jak ta korona z jesieni tego roku, w takich najtrudniejszych momentach, gdzie w tej tercji pod bramką przeciwnika wam jest trudno tą piłkę zagrać na czystą pozycję strzelecką. I to jest jakby pierwsza część pytania, co się takiego dzieje, że tak jest, a druga część pytania jest taka, bo to też był taki kolejny mecz, w którym zabrakło mi osobiście chyba w tej samej końcówce, gdzieś od 85 minuty, jakiegoś wrzucenia wyższego biegu, mocniejszego przyciśnięcia, powalczenia o to, żeby stworzyć jakąkolwiek sytuację, która by mogła przechylić to na naszą korzyść. To ja zacznę od końca. To rzeczywiście podjęliśmy takie ryzyko, wpuszczając praktycznie wszystkich ofensywnych zawodników. I bardzo chcieliśmy, i zespół, ja też widzę, że bardzo chce, tak, czego na dzisiejszy moment brakuje. Takiego chyba mocniejszego chciejstwa w tym wszystkim i takiej najprostszej determinacji na boisku, bo nasza ekstraklasa pokazuje, że jeżeli jesteś dobrze zorganizowany i dobrze funkcjonujesz jako zespół, to naprawdę ta spontaniczność i nieprzewidywalność w ataku i może nawet troszkę taka bojaźliwość może spowodować to, że zdobędziesz bramkę, po prostu sobie dasz szansę. Na pewno też nie jest łatwa sytuacja dla tych chłopaków, bo ja wiem, że ciężko pracują, to wyciągamy te rzeczy, pracujemy nad tą finalizacją bardzo mocno i wiem, że te chłopaki chcą bardzo. I dzisiaj wiem, że naprawdę będzie bardzo ciężka ta runda. Każde punkty będą naprawdę na wagę złota i mam nadzieję, że to odwrócimy jak najszybciej. Co do pierwszego pytania, to tak już odpowiedziałem chyba na samym początku, że nie możemy podawać ręki przeciwnikowi i dzisiaj to niestety zrobiliśmy i to nas kosztowało dzisiaj 2 punkty. Czy to jest inny zespół? Na pewno, tak jak już wcześniej mówiłem na którejś z konferencji, że wracając jeszcze do poprzedniego sezonu, ten zespół naprawdę poszedł bardzo wysoko w górę, sam sobie zawiesił wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o taką gotowość, o taki mental w tym wszystkim. I świadomie dołożyliśmy pewne rozwiązania z piłką i to nam się rzeczywiście sprawdza. I nie gra ta trzecia tercja, która naprawdę nie jest łatwą tercją. I
Cóż mogę powiedzieć? Robimy wszystko i będziemy robić, żeby to wszystko odmienić. Jedyne, co musimy od siebie wymagać, to ta jakość pracy musi po prostu cały czas iść do przodu, począwszy od mojej osoby, mojego sztabu, moich piłkarzy, wszystkich pracowników w klubie. I to wszystko według mnie idzie do przodu i wiem, że będziemy wygrywać i jeszcze będziemy wspólnie tutaj świętować dobre rzeczy. Jeszcze jedno techniczne pytanie, bardziej takie odnośnie składu. Dlaczego Szykałka dzisiaj, a nie Dalmau? Plan na mecz. Plan na mecz, tak jak powiedziałem, był dobry w naszym wykonaniu. Dobrze zaplanowaliśmy to ze sztabem i Szyki swoją intensywnością mega się wpisywał. Wiemy, jakie atuty ma Adrian, tak? I to też zakładało po rozmowie też z nim wcześniejszej. Ja bardzo ufam tym dwóm chłopakom i mocno w nich wierzę. Taki jest plan na mecz. Dzisiaj zaczął Szyki. Być może w następnym meczu zacznie Adrian i wszystko zależne, tak jak mówię, od przeciwnika i sposobu tego, co będziemy chcieli robić na boisku. Ja dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, już mikrofon. Trenerze, ja też mam jedno pytanie odnośnie personaliów. Chciałbym zapytać, bo o to pyta też wiele fanów Korony. Czym obecnie sportowo broni się na boisku Jacek Podgórski? Czym sportowo broni się Jacek Podgórski? Całokształtem pracy i ja wiem, że na Jacka spada naprawdę bardzo dużo i wynika to też z tego, że statystycznie analizując mecze, Jacek jest bardzo, bardzo dużo pod piłką i te rzeczy, nazwijmy to takie błędy, niedociągnięcia przytrafiają mu się częściej niż pozostałym, ale to też ja próbuję i obieram to w jego plusy, bo on się w tych sytuacjach znajduje i to wynika z tego, że ciężko pracuje. I na dzisiaj to jest mimo wszystko wartość tego zespołu i ciężko pracuje na treningach, dlatego dostaje szansę gry.